Witam serdecznie, mamy godzinę 9:00, zaczynamy więc Rynkowe Espresso oraz poranny Morning Meeting. Witam serdecznie, z tej strony Adam Kolecki. Proszę Państwa, mamy czwartek, 8 grudnia. Wczoraj, 7 grudnia, późnym wieczorem mieliśmy informację odnośnie decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Przypomnę, stopy procentowe w tej chwili, oficjalne stopy procentowe w Polsce wynoszą stopa referencyjna 6,75. Takie też były oczekiwania. Stopa lombardowa 7,25, stopa depozytowa 6,25, a redyskontowa 6,80. Ale ta najważniejsza 6,75 pozostaje niezmieniona już na kolejny raz z rzędu, na kolejnym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Jeżeli chodzi o szczegóły komunikatu, jeżeli chodzi o jakieś uzasadnienia, to w dniu dzisiejszym będziemy mogli wysłuchać tych szczegółowych wyjaśnień. O godzinie 15:00 będzie wystąpienie publiczne szefa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Dzisiaj w późniejszym, to za kilka minut pokażę jeszcze, jak złotówka na to zareagowała, czy zareagowała. Natomiast teraz jeszcze przejdźmy do danych. Dzisiaj dzień dosyć ubogi, jeżeli chodzi o dane, i tak naprawdę największe, takie najistotniejsze dane to są cotygodniowe wnioski za zasiłki dla bezrobotnych od 14:30. One trochę pokazują sytuację na rynku pracy, takie bieżące z tygodnia na tydzień. Dane zobaczymy, jak one wyjdą. Rynek oczekuje wniosków na poziomie 229 000, przy ostatnim odczycie 225. Z danych, które już się ukazały, to mamy PKB z Japonii, ale to już finalny odczyt za trzeci kwartał, PKB non-season adjustment, czyli nieskorygowane sezonowo, wzrósł o 1,5%, natomiast season adjustment, czyli skorygowane kwartał do kwartału, był spadek o 0,2%. O godzinie 9, czyli przed chwilą, pokazały się dane z Węgier, inflacja konsumencka 22,5%. Bardzo, bardzo wysoka inflacja. I w zasadzie jeszcze warto zwrócić uwagę, o 13:00 mamy wystąpienie publiczne pani prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde. Ona ma wystąpienie o 13:00, a później jeszcze o 19:00. Choć raczej nie powinno to w jakiś istotny tu sposób wpłynąć na notowania kursu euro-dolara. Z pozostałych jeszcze takich informacji około rynkowych warto zwrócić uwagę też niewątpliwie na systematyczne luzowanie obostrzeń covidowych w Chinach po tych licznych protestach, które odbyły się w ostatnim tygodniu, 2 tygodniach. Widać, że władze chińskie, Komunistyczna Partia Chin zdecydowała się jednak troszeczkę zluzować te obostrzenia, co pozytywnie wpływało na notowania chińskich spółek w ostatnim czasie. Przejdźmy teraz do wykresów i zacznijmy od eurodolara, który w zasadzie cały ten tydzień pozostaje w trendzie bocznym pomiędzy 1,0440 i 1,0550, z takim chwilowym tylko wyskokiem na 1,0590. Wydaje się jednakże, że takie, a nie inne zachowanie się eurodolara, czyli pozostanie na wysokim poziomie w krótkoterminowym trendzie bocznym, raczej sugeruje, iż nie zakończyliśmy jeszcze ruchu wzrostowego. Jesteśmy przy dość istotnej strefie oporu, której kupujący nie byli w stanie przebić od razu za pierwszym podejściem, jednakże brak silnej realizacji zysków, brak silnego odejścia z poziomu 1,0550, nie wiem, na poziom 1,03, 1,0250, pierwszych wsparć. Każe oczekiwać, że kwestią czasu pozostaje wybicie tych poziomów oporu, o których przed chwilą wspomniałem, i podejście półkę wyżej w okolice 1,07. Chyba że będziemy mieli do czynienia z kolejnym podejściem, które będzie nieudane. Czyli takie podejście pod 1,06, wybicie i później szybkie zejście. Trzeba też pamiętać o tym, że część inwestorów może już wycofać się z rynku przed przyszłotygodniowymi kluczowymi danymi dla dolara, czyli inflacją CPI i we wtorek i w środę posiedzeniem Zarządu Rezerwy Federalnej, czyli wtorek, środa, i stąd też być może taki spadek zmienności. Natomiast wydaje mi się jednakże, że możemy być świadkami jeszcze przed tym posiedzeniem z próbą ataku na 1,06, która może być udana. Wynika to też z analizy troszeczkę innych par dolarowych oraz obligacji, 10-letnich obligacji amerykańskich czy samego indeksu dolarowego. W związku z tym z punktu widzenia krótkoterminowego na wykresie godzinowym analizując można by się tu pokusić o jakiegoś longa ze stop lossem poniżej 1,0440. Z tym, że należałoby bardzo szybko zareagować, jeżeli kurs przebiłby poziom 1,06, a później poniżej niego szybko wrócił. To taka realizacja zysków przy ponownym podejściu pod 1,06 powinna raczej wskazywać na to, iż przed Fedem nie uda się wybić trwale tego poziomu i wtedy takie zyski należałoby zrealizować. Natomiast dopóki jesteśmy powyżej 1,0440, 1,0450, wydaje się, iż powinniśmy jeszcze raz zaatakować 1,06. W związku z tym należałoby tu przeważać pozycje długie na euro-dolarze z targetem 1,07 i 1,0750, bo jeżeli spojrzymy sobie na wykres o troszkę dłuższym interwale, czyli na wykres chociażby tygodniowy, to widać, że jeżeli uda się wybić ton 1,06, tam też mamy średnią 55-tygodniową. Widać to bardzo ładnie tu na tym wykresie. Proszę zwrócić uwagę, mamy niejako książkowe, prawie że dotknięcie co do pipsa tej średniej i odejście, tak? Jeżeli by się to udało wybić, byłoby to pierwszy raz od czerwca 2021, kiedy na wykresie tygodniowym kurs euro-dolara znalazłby się powyżej tej średniej. Ostatni raz, jak się to udało wybić, w maju 2020, wtedy doszło do wzrostów kursu euro-dolara z poziomu mniej więcej 1,11 na 1,22, 1,23. Zwrócę jeszcze uwagę na sam indeks dolarowy, który w sobie ma nie tylko euro-dolara, ale też inne pary dolarowe, takie jak dolar-jen, NZD-USD, AUD-USD czy GBP-USD. Jeżeli spojrzymy na niego też w szerszym kontekście, w ujęciu tygodniowym, proszę zwrócić uwagę, odbiliśmy się od wsparcia, czyli od tej zielonej belki, natomiast to odbicie na wykresie tygodniowym wygląda bardzo niemrawo. Widać, że na tą chwilę kupujący są słabi i nie byli w stanie nawet wyjść powyżej poziomu otwarcia z poprzedniego tygodnia, co też będzie troszeczkę nam tu faworyzować posiadaczy pozycji krótkich na dolarze. Jest to być może efektem tego, iż rentowności obligacji amerykańskich systematycznie od końcówki października spadają i obecnie wynoszą, po ukształtowaniu się takiej formacji odwróconej głowy z ramionami i wybiciu oraz ruchu powrotnym, widać, że cały czas mamy presję na wzrost cen obligacji, co oznacza spadek rentowności, a jeżeli chcielibyśmy sobie sprawdzić, ile wynosi obecnie rentowność 10-letnich obligacji amerykańskich, to widać, że jest to obecnie poziom 3,44, a jeszcze powiedzmy mniej więcej w październiku wynosiło to 4,25-4,30. Można więc powiedzieć, że doszło do spadku rentowności prawie o 100 punktów bazowych, czyli o 1 punkt procentowy. To jest duże zejście i to pomaga osłabiać się dolarowi. Zerknijmy na jeszcze jedną parę dolarową, czyli dolar-jen. Ta para ostatnio przysparza inwestorom dość dużo zmienności i dość dużo okazji do zyskownych i dynamicznych transakcji, gdyż najpierw bardzo silnie rosła do poziomu 151, później spadała do poziomu 134, 133. I tak też się i zwróćmy uwagę, co tu się ostatnio stało. Na parze dolar-jen, to jest wykres dzienny, kurs doszedł do swojej średniej 200-okresowej. Zrobił jedną sesję taką korekcyjną, silną. No i w zasadzie to tyle, tak? Pierwszy opór, i to nie jakiś bardzo silny, na 137,65 i od razu brak siły w odbiciu. Wygląda to troszeczkę tak, jakby dolar jen szykował się do pogłębienia spadków i zejścia kolejną półkę niżej do poziomu silniejszego wsparcia na 131. Dopuszczam jeszcze możliwość podejścia pod spadkową linię trendu, czyli poziom 139,20. Tam mamy linię trendu poprowadzoną tu od szczytu ze 151. I jeżeli udałoby się przetestować poziom 139, byłby to, myślę, że dość dobry poziom do tego, żeby otworzyć krótką pozycję. A jeżeli się nie uda i nie wybijemy tego oporu, który obecnie tu jest na poziomie 137,50, no to być może, że to też jest dobry pomysł, żeby krótkoterminowo otworzyć pozycję krótką ze stop lossem. Myślę, że powinien być powyżej 140, czyli powyżej ewentualnie 138,20. Tak? To też jest całkiem niezły pomysł, czyli stop loss tu powiedzmy 138,30-40. Tu może narysuję to takim prostokątem. Tu mniej więcej stop loss. Tu zresztą widać nawet na wykresie godzinowym taką formację głowy z ramionami, która się nam zaczyna tu kształtować. Być może, że ona zakończy tą falkę wzrostową. I wtedy target w okolicy właśnie tych ostatnich minimów, czyli 133 z kawałkiem, ewentualnie może nawet dolne ograniczenie kanału spadkowego. Wtedy mogłoby to oznaczać zejście nawet na 132, 131. 50. I to jest jakiś drugi pomysł, natomiast z otwarciem pozycji wstrzymałbym się do przełamania, wygenerowania sygnału sprzedaży, czyli przełamania 136,10. Zerknijmy teraz jeszcze na złotówkę, jak ona reagowała na Radę Polityki Pieniężnej i na decyzję, która była oczekiwana. I można powiedzieć, że nie było praktycznie żadnej reakcji. Z punktu widzenia wykresu dziennego nie widać tu wcale żadnych ruchów. Z punktu widzenia wykresu godzinowego w zasadzie któż by tu się domyślił, że tu o 18 była decyzja Rady, tak? No w zasadzie nikt. Złoty pozostaje w trendzie bocznym. Dość takim już uciążliwym trendzie bocznym, ponieważ wszedł w ten trend mniej więcej w ostatnich dniach października, pierwszych dniach listopada. Wtedy, czy dokładnie 31 października euro-złoty był w okolicy 4,7140 i od tego czasu porusza się pomiędzy 4,66 a 4,73 z jednodniowym wyskokiem na 4,77, jak ta zabłąkana rakieta spadła w przewodowie. To taka wypadek przy pracy na tym eurozłotem. Pozostajemy w trendzie bocznym i w nim chyba pozostaniemy. Jeżeli dolar dalej by się zaczął osłabiać jakoś silniej i wybił swoje ostatnie minima, wtedy można by oczekiwać zejścia poniżej 4,65 i spadku w okolice 4,60, czyli jakieś 5 groszy. Natomiast na razie pozostanie w trendzie bocznym, co zresztą z punktu widzenia posiadaczy krótkich pozycji nie jest wcale jakimś złym pomysłem, ponieważ, przypomnę, mamy punkty swapowe, które są obecnie dość spore na euro-złoty. I dolar-złoty, który również tu pozostaje w trendzie spadkowym, i tu ta konsolidacja jest mniej widoczna, bo jest większy wpływ samego euro-dolara. Wydaje się, że dolar-złoty po tym, jak wybił swoją średnią 200-okresową, jeszcze chyba zejdzie troszeczkę niżej. Najbliższe silne wsparcie to 4,25 na dolar złoty i chyba tam wkrótce wylądujemy. Przejdźmy teraz jeszcze do ropy. Ja dość często o tej ropie ostatnio mówię, ale ona jest bardzo ciekawa. Ona ostatnio również daje dość sporą zmienność i dość spore okazje do transakcji. Ropa wczoraj zdecydowanie przełamała jednak wsparcie na 73,60 i dziś rano wykonała ruch powrotny do tego przebitego wsparcia. Patrząc z punktu widzenia wykresu dziennego, można powiedzieć, że wsparcie zostało wyłamane, przełamane i obecnie będziemy zmierzać na niższe poziomy. Co to znaczy niższe? Ja myślę, że możemy oczekiwać zejścia nawet w okolice 62-60 dolarów. Ropa i generalnie węglowodory dyskontują w tej chwili dość mocne spowolnienie gospodarcze w przyszłym roku i chyba będziemy po prostu zmierzać na coraz niższe poziomy. Tak wygląda wykres dzienny. Widzimy, że w tym tygodniu mamy 4 sesje spadkowe z rzędu. W zasadzie nota 1 to jest jeszcze sesja piątkowa, tak? Bo to jest 2 grudnia. Po czym poniedziałek, wtorek, środa i dzisiaj w czwartek otworzyliśmy się powyżej wczorajszego zamknięcia. Natomiast prawdopodobnie będziemy tu schodzić. Być może jakaś korekta w okolice 76, 77 dolarów może się nam tu przydarzyć, ale oczekiwałbym kontynuacji trendu spadkowego na ropie z targetem w okolice 62-63 dolarów, ale to już raczej w styczniu. No chyba że jakoś bardziej dynamicznie tu, mówiąc kolokwialnie, pociśniemy, no to wtedy jeszcze może w grudniu, tak, pod koniec grudnia. Jeżeli chodzi o indeksy giełdowe, cały czas sytuacja jest nierozstrzygnięta. Na najważniejszym indeksie amerykańskim, czyli na S&P 500, był nieudany test spadkowej linii trendu, ale z drugiej strony niedźwiedzie nie są w stanie trwale wybić chociażby najsłabszego wsparcia w okolicy 3910 i prawdę mówiąc jestem troszkę w kropce, bo z punktu widzenia średnioterminowego amerykański rynek akcji pokazuje raczej słabość, bo nie jest w stanie wygenerować jakiejś silniejszej korekty. Natomiast z drugiej strony nie ma też dynamiki spadków. Troszkę wygląda to tak, jakby popyt się cofnął, a podaż pozostawała bierna. I jesteśmy w takim potrzasku, w wyniku czego w zasadzie od miesiąca pozostajemy w trendzie bocznym. Proszę zwrócić uwagę, ta wysoka wzrostowa świeczka na indeksie S&P 500 miała miejsce 10 listopada. Dziś mamy 8 grudnia. Od tego czasu pozostajemy w bardzo wąskim trendzie bocznym. To, co się tu dzieje, to jest prawie miesiąc wąskiej konsolidacji pomiędzy 3910 a 4100. I tak prawdopodobnie pozostaniemy do przyszłotygodniowego posiedzenia Fedu i odczytów inflacyjnych i dopiero po tym wyjdziemy albo w jedną, albo w drugą stronę. Z racji tego, jaki panuje trend na rynku, bardziej prawdopodobne jest jeszcze jedno zejście niżej, tak? Czyli w okolice 3800 punktów, czyli w okolice tych minimów z października. Natomiast oczywiście no pewnym tego być absolutnie nie można, natomiast preferowałbym taki właśnie scenariusz. Być może przybierze on formę taką, że jeszcze raz spróbujemy zaatakować linię trendu po Fedzie i po inflacji, czyli takie podejście jeszcze jedno powyżej 4000, a później silniejsze odejście. Trend, jaki panuje w tej chwili na indeksie S&P 500 od roku, to jest trend spadkowy. Przypomnę, szczyt na indeksie S&P 500 szczyt wszechczasów został ustanowiony 4 stycznia bieżącego roku. Od tego czasu indeks S&P 500 systematycznie spada, tak więc od blisko roku mamy trend spadkowy, który nie jest prostym trendem, jest trendem niezwykle mocno szarpanym i nie jakimś bardzo dynamicznym, tak? Z tego też względu oczekiwałbym, że raczej odejdziemy do dołu. Podobnie indeksy europejskie, tu również silna fala wzrostowa od października do grudnia na DAX-ie doprowadziła do podejścia w okolice 14 500 punktów na DAX-ie. No i tu rynek, że tak powiem, umarł. W zasadzie jego zmienność spadła do poziomów niewidocznych, tak analogicznie jak na S&P, tak? 10 listopada, 10, 12 listopada to był podejście pod opór i później już brak zmienności. Tu też oczekiwałbym chyba podejścia jeszcze raz pod szczyt 15 000 i dopiero później jakieś silniejsze odejście. Tak więc na razie chyba bym szykował się tu raczej na jakieś podejście pod opór, żeby otworzyć pozycję krótką, ale oczywiście bezwzględnie ze stop lossami. Ten stop loss musi być powyżej 15 200 punktów na DAX-ie. I jeszcze 3 wykresy. Dawno nie zaglądaliśmy do miedzi. Jest to dość mocno koniunkturalny, taki cykliczny towar. I zerknijmy, co tam się dzieje. Przypomnijmy, w lipcu był zaliczony dołek i potem ta miedź zaczynała systematycznie odbijać. Od tygodnia mniej więcej ponownie podchodzi pod średnią 200-okresową i pod linię trendu spadkowego. Może to zaznaczę wyraźniej, żeby to Państwo widzieli. Tu mamy linię trendu spadkowego. Pierwsze podejście było taki dynamiczny wzrost w pierwszych dniach listopada, odejście do średniej 55, teraz ponownie podchodzimy znowuż pod tą linię trendu oraz pod średnią 200-okresową. Jeżeli to się uda wybić, być może, że czeka nas podejście na wyższe poziomy. Co to znaczy wyższe? Że wyjdziemy powyżej $400 i zaliczymy jakieś $420–$430. Jak się to nie uda, no to wtedy jeszcze raz w kierunku dołków, czyli zejście na $300. Wydaje się, że przyszły tydzień powinien rozstrzygnąć kwestię na miedzi. I tu też chyba bym raczej unikał zajmowania jakichś ekstremalnie dużych pozycji przed CPI-ami i przed Fedem. Poczekałbym na albo rozstrzygnięcie w postaci przełamania tej średniej i linii spadkowej linii trendu, a jak to się nie uda, to poczekał do Fed. I 2 wykresy spółek Netflix i Tesla. Tesla, mówiłem na ostatnim Espresso, że potencjalnie może się nam tu kształtować odwrócony RGR. Wydaje się, że już nic z tego nie będzie i dlatego też chciałem to zasygnalizować. Czyli ten potencjalny RGR, jakby miał się zrealizować, on już by się zrealizował. Na tą chwilę zeszliśmy poniżej linii tego pierwszego ramienia i wydaje się, że Tesla nie ukształtuje już nic takiego i tu się troszeczkę sytuacja nam zaczyna pogarszać, bo zamiast kontynuacji odbicia Tesla ponownie zaczyna schodzić na minima. Obawiam się, że jeżeli dojdzie do wybicia tych wsparć, tych, czyli okolicy $170 za jedną akcję Tesli i jednocześnie średniej 200-tygodniowej możemy być świadkami jakiegoś mocniejszego tąpnięcia na Tesli. Zaczynają się też już pojawiać sygnały ze strony amerykańskich spółek na temat rosnących kosztów odsetkowych. Przypomnę, jeszcze rok temu te koszty odsetkowe były znikome. Teraz przez ostatnie 12 miesięcy stopy procentowe wzrosły dość mocno, o 300 punktów i to będzie dostrzegalne w bilansach spółek i spółki mocno zadłużone będą w najbliższych miesiącach odczuwać te rosnące koszty. To też takie spółki na przykład jak Tesla mogą to odczuć w wynikach i część inwestorów może być niezadowolonych z tego tytułu i doprowadzić w końcu do przełamania tego wsparcia, o których tu mówiłem, a przełamanie wsparcia na Tesli 174 mogłoby oznaczać zejście nawet w okolice, no żeby tu jakoś nie przesadzić, ale nawet w okolice najpierw $100, a później kto wie, może nawet jakieś tam 65-70, tak? To, że jest miejsce do korygowania, pokazuje ten wykres, to jest wykres tygodniowy. I ostatni wykres w dniu dzisiejszym to jest wykres Netflixa. Netflix cały czas próbuje zamknąć lukę Bessy, ale cały czas mu się to nie udaje. Proszę zwrócić uwagę, brakuje na tą chwilę dosłownie $10, żeby zamknąć lukę Bessy. Uważam, że cały czas to jest korekta techniczna i warto tu być czujnym i próbować otworzyć krótką pozycję w okolicy bądź teraz, bądź troszeczkę wyżej, na przykład w okolicy 340, 350. Jeżeli udałoby się być może zamknąć tą lukę, to pewnie na chwilę. Później myślę, że to nie jest jeszcze koniec spadków. Myślę, że korekta techniczna, która trwa na Netflixie od blisko pół roku, bo w maju mieliśmy dołek na poziomie $170-165, jest na tyle już długo trwa i testujemy obecnie średnią 55-tygodniową, że można tu gdzieś przyszykować się do otwarcia takiej średnioterminowej pozycji krótkiej. Na dzień dzisiejszy bardzo dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień we wtorek, w przyszłym tygodniu we wtorek.